Witam Cię dzisiaj w innej formie poradnika wideo niż ten, który jest zawsze. Dlaczego innej? Ponieważ wpadłam na taki spontaniczny pomysł. Jestem w trakcie pracy nad nowym kursem online. To jest kurs online, to jest takie szkolenie, które ja najpierw nagrywam, wrzucam na platformę, a Ty możesz dołączyć do tego kursu online i zobaczyć, co ja tam sobie mówię. Są do tego zeszyty ćwiczeń i wyciągasz jakieś lekcje, w zależności od tematu. I temat obecnego, najnowszego kursu online, który ruszy już niebawem, bo 5 marca 2018 roku, jest kobieca sylwetka. Ale nie typy kobiecej sylwetki, tylko kobieca sylwetka podzielona na fragmenty ciała. I każdy z tych fragmentów ciała jest omówiony odnośnie zasad. Czyli jeżeli masz głowę, to ja opowiadam o tym, jaką biżuterię, jakie dekolty nosić, żeby ta twarz Twoja dobrze wyglądała. Jeżeli masz ramiona, to ja opowiadam o tym, co na tych ramionach i jaki dekolt. Jeżeli masz biust, to ja mówię o tym, jaki dekolt, jaką biżuterię, jakie ramiona, jakie rękawy, wszystko jest opowiedziane. I postanowiłam dzisiaj właśnie z całą społecznością YouTube'a podzielić się jednym takim małym modułem i małym modułem, który dotyczy nóg. I będzie dzisiaj o tym, jak radzić sobie, kiedy masz nogi krótkie, a kiedy masz nogi długie. Także teraz zapraszam Cię do obejrzenia kawałka jakby wyciętej lekcji z kursu online i oczywiście jednocześnie zapraszam Cię do dołączenia do tego kursu online. Wystarczy wejść na stronę www.kurskodstylu.pl i tam zapisać się na listę osób zainteresowanych takim kursem. Także zapraszam Cię, żebyś dołączyła do osób zainteresowanych. Tam będziesz poinformowana, kiedy już 5 marca będzie możliwość, żeby do tego kursu dołączyć. Także teraz zapraszam Cię do obejrzenia tej części kursu odnośnie krótkich i długich nóg. No i do zobaczenia w następnym już standardowym wideoporadniku. To, czy nogi są krótkie, czy długie, wynika oczywiście z proporcji naszego ciała. I jest taka zasada mierząca ciało, dzieląca jakby ciało na części i tam jak mamy 3 2/3 długości tych części nogi, to mamy proporcjonalne albo krótsze, albo dłuższe. Natomiast ja chciałabym, ponieważ wydaje mi się to być łatwiejsze, szczególnie do zmierzenia samej, aczkolwiek do mierzenia ciała przeważnie przydaje się jakiś zewnętrzny człowiek, który nam po prostu za nas to po prostu zrobi. Także przygotowałam dla Ciebie wzór, który poznałam na jednym ze szkoleń, który może sprawić, jeżeli gołym okiem nie jesteś w stanie stwierdzić, czy masz krótkie nogi, czy długie nogi, to tutaj właśnie będzie można sobie to obliczyć. I teraz ja oczywiście z moją kiepską pamięcią do liczb mam ten wzór tutaj na kartce. Co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebna długość Twoich nóg i długość Twoich nóg mierzona wewnętrznie, czyli od pięty do kroku. Nie do biodra, tylko do kroku. To tutaj liczymy, jeżeli chodzi o długość nóg, to liczymy właśnie krok do pięty po wewnętrznej stronie. Metrem krawieckim można zmierzyć i oczywiście będzie nam potrzebny Twój wzrost. I teraz, jaki jest wzór? Długość nóg mnożysz razy 8 i dzielisz przez wzrost i wychodzi Ci liczba. W materiałach do tego kroku oczywiście ten wzór będzie napisany, także można korzystać z tego zeszytu ćwiczeń i teraz wychodzi Ci liczba. I teraz, jeżeli wyszło Ci 3,66, to znaczy, że Twoje nogi są proporcjonalne. Czyli wszystko gra, jeżeli chodzi o długość nóg. Natomiast, jeżeli ta liczba, która Ci wyszła, jest większa od 3,66, to masz nogi długie. Jeżeli mniejsza od 3,66,
to masz nogi krótkie. Także taki jest przepis, wzór z zeszycie ćwiczeń, zrób przeliczenia, zobacz, czy Twoje nogi są krótkie czy długie. Oczywiście ja wiem, że większość z nas jest w stanie powiedzieć na oko, tak, moje nogi są krótkie, moje nogi są długie. I teraz a propos tej krótkości, tudzież długości nóg, można powiedzieć jedną rzecz. Bardzo często słyszę takie stwierdzenie, że jestem niska, to mam krótkie nogi. I pamiętaj, że nie zawsze jest tak, że niskie osoby mają krótkie nogi, a wysokie osoby mają długie nogi, ponieważ to bardziej wynika właśnie z proporcji, czyli można to wyliczyć tym wzorem, o którym przed chwilą powiedziałam, ale niekoniecznie wynika to jakby z wysokości Twojego ciała. Bo oczywiście wiadomo, że jeżeli masz 1,60 m i zmierzysz swoje nogi i porównasz je sobie do Ani Rubik, czyli modelki z nogami, które mam wrażenie, one mają 2 metry, no na pewno wyjdzie Ci, że one Twoje są krótsze. Natomiast gdyby porównać Twoje nogi z Twoją koleżanką, ale w proporcji, to może się okazać, że nawet jeżeli jesteś niższa od niej i jakby centymetrowo masz krótsze nogi, to masz dłuższe nogi, jeżeli chodzi o proporcje Twojego ciała. No i teraz oczywiście cały jakby przepis, jak pracujemy z tymi nogami, które są krótkie albo długie. I będę miała tutaj kilka takich knifów i oczywiście będę je omawiała jednocześnie. To znaczy krótkie nogi i długie nogi to przeważnie jest po prostu swoje przeciwieństwo. Natomiast jeżeli chodzi o inny aspekt, bo będę jeszcze omawiała masywność nóg, to już będzie jakby w osobnym. Także na razie skupiamy tylko i wyłącznie na tym, czy Twoje nogi są krótkie, czy są długie. No i przede wszystkim krótkie nogi bardzo muszą uważać na poziome cięcia na swojej powierzchni, na swojej długości. I te poziomy cięcia mogą być różne. Oczywiście poziomy cięcia to może być zakończona w nieodpowiednim miejscu sukienka, zakończona w nieodpowiednim miejscu bluzka. Ja zaraz będę o tym mówiła, ale poziomym cięciem też mogą być na przykład za bardzo odbijające się od spodni czy długości, czy koloru rajstop kozaki, które wizualnie przetną. To mogą być za ciemne baleriny do jasnych spodni. To mogą być poziome dziury, które się pojawiają w Twoich dżinsach. Także wszystko, co jest taką mini, takim odwracaczem uwagi tak naprawdę w linii poziomej, będzie niestety wpływało niekorzystnie na krótkie nogi, a oczywiście będzie wpływało bardzo korzystnie na długie nogi. Czyli jeżeli ktoś ma długie nogi, chce je trochę skrócić, jest długie nogi wynikające ze wzrostu, czy długie nogi wynikające z proporcji, to chce je skrócić i wtedy może tego jak najbardziej używać. Czyli może sobie ubrać botki, do tego jeszcze wywinąć skarpety na zewnątrz i do tego ubrać jeszcze spódnicę midi, która właśnie skraca. Długość sukienek i spódnic jest niestety bardzo kluczowa, jeżeli chodzi o wydłużanie albo skracanie optyczne nóg. Jeżeli chodzi o długość dla krótkich nóg, to będzie bardzo dobra długość mini. Dla długich nóg niekoniecznie, bo je mocno prezentuje. Oczywiście ja wiem, że mini możesz nie lubić nosić, więc spokojnie idziemy dalej. Bardzo dobre dla krótkich nóg będzie długość przed kolano, czyli takie właśnie do kolanka, ale na przykład długość już lekko za kolano będzie lepsza dla długich nóg. Chodzi o to, że za kolano długość zakryje to szczupłe miejsce, które masz pod kolanem i jakby zabierze Ci lekkość sylwetki, którą masz. I to jest bardzo istotne, żeby tego pilnować, ponieważ bardzo wiele spódnic ołówkowych niestety ma właśnie takie wykończenie, że jest lekko za kolano. Także jeżeli jesteś niska, to lekko za kolano jest kiepskim pomysłem. Pamiętaj o tym, że jak mierzysz spódnicę i nie patrz, i żeby sprawdzić, czy długość będzie odpowiednia, czy będzie widać to szczupłe miejsce, to nie chodzi o to, że ono ma być widoczne na wysokości, jak ktoś kucnie, tak? Czy zniży się do
poziomu Twoich kolan, że widzi, tylko chodzi o to, że osoba, która patrzy w dół na Ciebie, czyli tak jak Ty patrzysz w lustrze na siebie, jak patrzysz w dół i nie widzisz tego szczupłego miejsca pod kolanem, to znaczy, że ta spódnica jest dla Ciebie za długa, jeżeli masz krótkie nogi. Jeżeli masz długie nogi, fantastycznie. No i to, co wspomniałam przed chwileczką, długość midi, taka do połowy łydki i to się dotyczy spódnic, ale też będzie się dotyczyło rybaczków, tudzież spodni typu capri, tak? To też nie jest dobre dla krótkich nóg, ponieważ niestety mocno skraca nogę. Raczej stosujemy długie. I teraz, jeżeli chodzi o takie najbardziej, największy, nie wiem, banał i o oczywistość, to wysokie obcasy. Zawsze wyższy obcas będzie lepiej wydłużał krótką nogę, płaski będzie skracał. Czyli jeżeli baleriny, to koniecznie w kolorze Twojej nogi. W ogóle buty w kolorze nogi wydłużają nogę. Jeżeli na przykład masz cieliste rajstopy, czy gołą skórę i masz ubrane czółenka cieliste na obcasie, to jest najlepsza opcja. Jeżeli będziesz chciała mieć płaskie buty, czy to będą mokasyny, czy baleriny i będą one cieliste, też będzie super. Natomiast jeżeli do tej gołej nogi ubierzesz czarne, to znowu będzie punkt przyciągający uwagę, poziome cięcie, będzie to kiepsko wyglądało. Jeżeli chodzi jeszcze o właśnie cięcia, to pionowe cięcia bardzo dobrze wydłużają nogę. Także na przykład, jeżeli masz długą spódnicę i chcesz wydłużyć sobie nogę, to niech to będzie długa spódnica czy sukienka z tak zwanym rozpierdakiem, czyli z przecięciem, z rozcięciem bocznym, który tą nogę będzie prezentował w niektórych momentach i to jest jakby niekoniecznie potrzebne sylwetkom z długimi nogami, czyli długim nogom. Oprócz tego, że poziome cięcia, pionowe cięcia, obcasy, tudzież płaskie buty, to jeszcze musimy pamiętać o szerokości cholewki. Szerokie cholewki w kozakach, takie odstające, będą znowu przyciągały uwagę gdzie? Do poziomu. Więc Twoje kozaki powinny być dobrze dopasowane, jeżeli chodzi o szerokość do spodni czy do rajstop, do Twojej nogi i nie mogą za bardzo odstawać. Natomiast te wysokie dziewczyny z długimi nogami, czy w ogóle takie dziewczyny, które chcą sobie skrócić optycznie nogi, mogą spokojnie nosić nawet takie lekko odstające, nawet mówię, z wywiniętą skarpetą, z jakimiś takimi getrami wełnianymi, które naciąga się zimą, żeby było cieplej, takie ocieplacze, mogą to wszystko stosować. Ale też oczywiście nie tylko jakby w tymi poziomymi liniami w dole możemy działać, ale możemy też działać jakby w górze nóg tymi poziomymi liniami i przede wszystkim to jest oczywiście wysokość stanu spodni albo spódnic. Gdybym miała powiedzieć, to wysoki stan lubią nogi krótkie, niski stan, czyli biodrówki, lubią nogi długie. I właściwie od tej zasady pewnie mogą być jakieś wyjątki, które jeżeli mamy bardzo wysoką osobę, ale z boczkami, które się jej będą z tych biodrówek wylewać, no to wtedy bierzemy stan proporcjonalny. Stan proporcjonalny oczywiście jest dobry dla wszystkich. Ale też istotne jest to dla nóg, gdzie będzie się kończyła Twoja góra. I oczywiście, jeżeli mówimy o stanie proporcjonalnym spodni czy spódnicy i włożeniem bluzki do środka, to wydłużymy optycznie nogi. Natomiast jest taki jeden knif, czyli to już działa w przypadku spodni, niekoniecznie w przypadku spódnic, bo po prostu nie widać kroku. Chodzi o to, że spodnie zarysowują nam krok, tak? Dokładnie widać, gdzie kończy się noga. No jakby jest to kawa na ławę. I teraz, jeżeli ubierzesz bluzkę, która kończy się dokładnie tam, gdzie jest krok, czyli nie widać tego kroku, to tak naprawdę osoba na Ciebie patrząca nie wie, czy te nogi się już skończyły, czy jeszcze nie. Czyli krok na wysokości, to znaczy koniec bluzki na wysokości kroku, tak żeby go zakryć, jest super pomysłem. Jeżeli oczywiście nie chcemy zadziałać wysokim stanem, tak? Bo jeżeli działamy wysokim stanem i odsłaniamy te nogi, to jest troszeczkę inaczej. Natomiast jeżeli masz niski stan spodni, albo masz już w domu jakieś biodrówki, które koniecznie chcesz nosić, to po prostu przykryj je bluzką, nie wkładaj nic do środka, przykryj bluzką tak, żeby było widać, ale ta długość bluzki nie może być dłuższa.
Czyli nie może być na przykład do połowy uda. Czyli tuniki dla osób z krótkimi nogami są kiepskim pomysłem. Dla długich nóg są super tuniki, czyli wszystko, co się kończy w połowie uda. Natomiast dla niskich osób absolutnie nie. Nie może być. Jeżeli chodzi o jeszcze taką jedną bardzo ważną rzecz, to zaznaczanie talii. To jest taka rzecz, o której właściwie mało osób mówi. Osoby z niskimi nogami, jak zaznaczą sobie talię, a nawet odetną ją tak jakby pod biustem, czyli w stylu empire, to znaczy w ogóle jakby wysoki stan, wysokie odcięcie pod biustem tutaj bardzo dobrze robi na linię nóg, tak? Bo wydłuża tą linię nóg. To jest już, ja o tym już mówiłam a propos talii, że tą talię wtedy skracamy, wydłużamy nogi. Natomiast po prostu zaznaczenie talii, czyli ubranie, nie wiem, sukienki letniej z gumeczką w talii, sprawia, że się wygląda dużo lepiej, niż jeżeli ta sukienka będzie po prostu taką tubą, takim workiem, który spada w dół, bo wtedy jakby no, widać, że te nogi są po prostu krótkie. Także jeżeli chcesz, żeby Twoje nogi wydawały się być dłuższe, zaznacz chociaż delikatnie, jakby zepnij się w pasie. Czy ta zasada dotyczy też długich nóg, że jak się nie skupią uwagi w pasie, to się nogi skrócą? Nie. To znaczy tutaj ta zasada nie ma odwrotności. Ona pomaga tylko przy krótkich nogach, natomiast niezastosowanie się do niej nie pomaga przy nogach długich. Także pamiętamy o tym, że krótkie nogi wydłużamy za pomocą odpowiednich linii, czyli niestosowania linii poziomych w nieodpowiednich miejscach i stosowanie linii pionowych tam, gdzie się da. Czyli na przykład w przypadku sukienek, spódnic to może być to rozcięcie, albo po prostu w przypadku spodni może być to taki lampasik, tak, na boku w kontrastowym materiale. To może być jakiś wszyty kant, jeżeli te spodnie oczywiście ładnie się na nodze układają i ten kant się nie rozprostowuje na naszych krągłych udach czy krągłych łydkach, to jak najbardziej te pionowe linie będą wydłużały. I teraz można by było powiedzieć, że oprócz tego jednego wyjątku, no to wszystkie te zasady, które mają wydłużać krótkie nogi, będą skracać długie nogi. Więc tutaj mamy jakby poza tą jedną zasadą po prostu odwrotność. Czyli tuniki skracają nogi, ale znowu wysokie stany wydłużają nogi, niskie stany skracają nogi. Także mamy tą długość, jeżeli chodzi o, znaczy jak działać na długości nóg, mamy omówione. Także teraz czas przejść do masywności nóg. I ta masywność nóg będzie podzielona na masywność ud i masywność łydek.